Nowy Renault Clio z automatyczną skrzynią biegów jest wyposażony w asystenta jazdy na autostradach i w korkach. Nowatorski układ, który ułatwia podróżowanie drogami szybkiego ruchu i innymi drogami głównymi. Jak działa ten asystent? Przede wszystkim działając jak regulator prędkości, utrzymuje prędkość jazdy zaprogramowaną przez użytkownika. Potrafi także dostosowywać tę prędkość w celu zachowania optymalnego odstępu od poprzedzającego pojazdu, wykrywanego za pomocą kamery i radaru umieszczonych z przodu. Jeżeli odległość od poprzedzającego pojazdu spadnie poniżej akceptowalnej wartości, Twój samochód samoczynnie zwolni, mimo że nie naciśniesz pedału hamulca. Po odpowiednim zwiększeniu odstępu od pojazdu z przodu, Twój samochód wróci do zaprogramowanej prędkości jazdy. Ale to nie wszystko. Asystent jazdy na autostradach i w korkach dba również, aby samochód nie zjechał przypadkowo ze swojego pasa jezdni. To ogromne ułatwienie. Ten system wspomagający kierowcę grupuje kilka funkcji. Zobaczmy, jak włączyć pierwszą z nich. Regulator prędkości z funkcją kontroli odległości. Wystarczy nacisnąć ten przycisk. Aby wyłączyć funkcję, naciśnij przycisk jeszcze raz. Po włączeniu systemu wspomagającego kierowcę, na tablicy wskaźników zapali się ta lampka kontrolna. Wskazuje ona, że układ działa i trzeba zaprogramować prędkość jazdy. W tym celu, jadąc stabilnym tempem, naciśnij jeden z tych przycisków. Aktualna prędkość stanie się wtedy zaprogramowaną prędkością jazdy. Zaprogramowaną prędkość jazdy możesz w każdej chwili zmienić, naciskając ten przycisk, aby ją zwiększyć, lub ten przycisk, aby ją zmniejszyć. Aby zmienić go o 10 km na godzinę, należy długo nacisnąć przycisk. Następnie, naciskając odpowiednią liczbę razy ten przycisk, możesz zmienić odległość od poprzedzającego pojazdu. Cztery poziome kreski wskazują żądaną odległość. Jedna kreska oznacza krótki odstęp, odpowiadający mniej więcej czasowi 1,2 sekundy. Dwie kreski oznaczają średni odstęp, odpowiadający mniej więcej czasowi od 1,6 do 2 sekund. Wreszcie trzy kreski oznaczają długi odstęp, odpowiadający mniej więcej czasowi 2,4 sekund. Po zaprogramowaniu odległości możesz zdjąć nogę z pedałów przyspieszenia i hamulca, natomiast cały czas obserwuj ruch dookoła. Jeżeli kamera i radar wykryją pojazd z przodu, zostanie on wyświetlony na tablicy wskaźników. Gdy odległość od tego pojazdu okaże się niższa niż zaprogramowana, Twój nowy Renault Clio sam przyhamuje w celu utrzymania żądanego odstępu. Gdy przekroczysz granicę bezpiecznego odstępu i naciśniesz pedał przyspieszenia, system włączy migające kreski pokazujące odległość. W dowolnym momencie podróży możesz wstrzymać działanie regulatora prędkości z funkcją kontroli odległości. W tym celu po prostu naciśnij ten przycisk. System zapamięta ustawioną prędkość jazdy i odstęp od poprzedzającego pojazdu, a następnie wygasi odpowiedni fragment ekranu na tablicy przyrządów. Inny sposób wstrzymania działania układu to lekkie naciśnięcie pedału hamulca. Aby ponownie uruchomić regulator prędkości z funkcją kontroli odległości, najpierw sprawdź, czy pozwala na to natężenie ruchu i warunki drogowe. Jeśli tak, naciśnij ten przycisk. Ponownie zostanie wyświetlona prędkość oraz zapali się kontrolka ostrzegawcza. Jeżeli zaprogramowana prędkość jest wyższa od obecnej, pojazd przyspieszy do prędkości ustawionej w regulatorze. Oczywiście można przekroczyć wybraną prędkość, np. w celu wyprzedzenia innego pojazdu. W tym celu po prostu naciśnij pedał przyspieszenia. Na tablicy wskaźników będzie wtedy na czerwono migała ikona limitu prędkości. Aby wrócić do zaprogramowanej prędkości jazdy, ujmij nogę z pedału przyspieszenia. W razie potrzeby system może nawet hamować, aby przywrócić określoną prędkość. Jeżeli wykryty poprzedzający pojazd zacznie być wyświetlany w kolorze żółtym, układ poinformuje jednym sygnałem dźwiękowym, że musisz zachować wzmożoną czujność i przejąć kontrolę nad pojazdem. Jeżeli w wyświetlanej grafice towarzyszy ciągły sygnał dźwiękowy, musisz reagować natychmiast, aby uniknąć zagrożenia, ponieważ regulator prędkości z funkcją kontroli odległości nie jest w stanie sam spowodować odpowiednio intensywnego hamowania. Regulator prędkości z funkcją kontroli odległości zawiera funkcję Stop and Go. Ten system wspomagający kierowcę działa po włączeniu w zakresie prędkości od 0 do 170 km na godzinę.
Do czego służy funkcja Stop & Go? Zasada działania jest bardzo prosta. Gdy pojazd z przodu zwolni, zatrzyma się, po czym ponownie ruszy, nowy Renault Clio będzie w stanie naśladować te czynności bez udziału kierowcy. Jeżeli pojazd z przodu ruszy ponownie w ciągu 3 sekund od zatrzymania, nowy Renault Clio automatycznie się uruchomi i również zacznie jechać. Jeżeli ponowne rozpoczęcie jazdy nastąpi między 3 sekundą a 3 minutą od zatrzymania, trzeba jeden raz nacisnąć pedał przyspieszenia albo ten przycisk, aby ponownie włączyć regulator prędkości i jego układ Stop & Go. Ten regulator prędkości z funkcjami kontroli odległości oraz automatycznego zatrzymywania i ruszania stanowi nieocenioną pomoc w jeździe w miejskich korkach. Ważne, po 3 minutach regulator prędkości z funkcją kontroli odległości zostanie wyłączony, a załączy się automatyczny hamulec parkingowy. Trzeba wtedy ponownie uruchomić funkcję. Dla wygody kierowcy regulator prędkości z funkcją Stop & Go został w pełni zsynchronizowany z układem Stop & Start oraz z automatycznym hamulcem parkingowym. Po włączeniu regulatora prędkości z funkcją kontroli odległości trzeba uzyskać pewność, że został włączony asystent jazdy na autostradach i w korkach. W tym celu włącz układ utrzymywania pojazdu na środku pasa ruchu Lane Centering, który zapobiega niezamierzonemu zjeżdżeniu samochodu z obranego pasa ruchu. W tym celu naciśnij ten przycisk. Na ekranie zostanie wtedy wyświetlony ten komunikat wraz z ikoną. Oznacza to, że asystent jazdy na autostradach i w korkach jest aktywny. Funkcja utrzymywania pojazdu na środku pasa ruchu jest dostępna dopiero po włączeniu regulatora prędkości z funkcją kontroli odległości. W razie niewłączenia regulatora zobaczysz ten komunikat na tablicy wskaźników. Analogicznie funkcja utrzymywania pojazdu na środku pasa ruchu zostanie wstrzymana, jeżeli regulator prędkości z funkcją kontroli odległości jest włączony, ale nie działa. Jeżeli podczas działania asystenta system wykryje, że Twoje dłonie nie spoczywają na kierownicy albo że nie wykonano żadnego ruchu kierownicą przez dłuższy czas, zapali się ta kontrolka ostrzegawcza na tablicy wskaźników. Pojawi się komunikat „Przejmij kontrolę” i rozlegnie sygnał dźwiękowy. Jeśli po pierwszym ostrzeżeniu nie zareagujesz, kontrolka zmieni kolor na czerwony. Dalszy brak reakcji z Twojej strony spowoduje wyłączenie asystenta jazdy na autostradach i w korkach. Regulator prędkości z funkcją kontroli odległości pozostanie cały czas włączony. Również asystent pozostanie włączony, jeśli przed jego dezaktywacją zdążysz mocno chwycić kierownicę. Podczas jazdy w ciasnych zakrętach kierownica zaczyna lekko drgać, gdy pojazd zbliży się do białej linii. Trzeba wtedy odpowiednio skorygować kierownicą tor jazdy, aby pozostać na pasie ruchu. Podczas wyprzedzania innego pojazdu asystent jazdy na autostradach i w korkach wstrzymuje swoje działanie. Jeżeli celowo zmienisz pas albo włączysz kierunkowskaz, funkcja utrzymywania pojazdu na środku pasa ruchu automatycznie ponownie się włączy. Aby ręcznie wyłączyć układ utrzymywania pojazdu na środku pasa ruchu, naciśnij po prostu przycisk tego układu albo regulatora prędkości z funkcją kontroli odległości. Aby ten system wspomagający kierowcy działał poprawnie, dbaj o sprawność techniczną oraz czystość kamery, przedniej szyby i radaru. Działanie funkcji może być okresowo zakłócane w przypadku słabej widoczności drogi lub występowania bardzo ostrych zakrętów. Ponadto regulator prędkości z funkcją kontroli odległości trzeba wyłączyć na czas holowania przyczepy. Na koniec zwracamy uwagę, że kamera i radar wykrywają tylko pojazdy jadące w tę samą stronę co Twój pojazd. Dodatkowo funkcja nie wykrywa zwierząt mogących przechodzić przez drogę ani barierek na poboczu drogi. Dlatego podczas jazdy zawsze zachowaj wzmożoną czujność. Asystent jazdy na autostradach i w korkach, zastosowany w nowym Renault Clio, poprawia wygodę i bezpieczeństwo podczas jazdy na drogach szybkiego ruchu. Już po chwili używania nie będziesz w stanie się bez niego obejść. Życzymy szerokiej drogi w nowym Renault Clio.